Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i witajcie tutaj w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Tak dawno nie było odcinka z Gothica, że już nie pamiętam co tu robiliśmy. Już klasycznie jak w świątyni mała walka na samym początku. Wszystko się fajnie udało. Mam teraz nowe sławki, sobie kupiłem nowe sławki. Takie duże. I mi mocniej wytłumają, dlatego trochę mi się śmiesznie mówi. Ale... Dobra. Jak już to zdążyłem wam powiedzieć, nie pamiętam za żadne skarby, co myśmy robili. Tylko mam nadzieję, że zaraz tutaj gdzieś nie zginę. Czy tu jest chyba... Tak. Kojarzę to miejsce, ale nie pamiętam, co tutaj trzeba było zrobić. O, tu były jakieś przyciski gdzieś były chyba. Tu? To jest przycisk, tak. Co się stało? Powiem wam, że nie... Aha, tu się podniosło. Chyba... No aha. To jest taka podpowiedź. I właśnie po to... Chyba zostawiłem jakiś łuk. Nawet kuszę jakąś mam. Z łuku będzie szybciej. Kościany łuk. Dobra, i czekajcie, myszka chodź do mnie. Musimy teraz to tak rozegrać. Do tego, tak? Ups. No wiedziałem. Za późno, muszę to szybciej zrobić. Musimy szybko strzelić i szybko uciekać. Wszystko trzeba zrobić szybko. Może nawet miksturki użyję, zaraz zobaczę. Chociaż może nawet nie będzie trzeba. Dobra, jeszcze raz szybko łuk. I teraz sobie zapiszę. Ubieraj się łuku. Dobra, ponawiamy save'a. Strzał. Co się stało? Szybko, szybko. Biegaj, biegaj. Jest. Ale wysokie kolce. No właśnie, o to chodziło. Wybaczcie, to jestem trochę przeziębiony i czasem będę kaszlał. Teraz otwiera nam się tutaj kolejna brama. I wiem, że z tą bramą są problemy. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego na kodach robić. Oczywiście ciemno jak ten. Jak w ogóle tutaj się tekstury zbagowały. O. I teraz się nam otwiera kolejna brama, której już teraz nie widać. No i tam trzeba... Co jest? Tu się powinno chyba coś otworzyć. No, to jest dalej zamknięte, a to się powinno otworzyć, tego co pamiętam. Chyba, że tutaj jest coś innego. Nie pamiętam w ogóle, co tu trzeba było zrobić. Może w to trzeba strzelić. Nie. Dobra, nie będę tak marnował tych strzał. Dajcie mi sekundę. Co tu jeszcze mogę zrobić? Bo wiem, że właśnie z tym jest problem. Tutaj się powinno coś otworzyć. Albo właśnie te drzwi tutaj po prawej, albo te po lewej. Ale nie otwiera się nic. Tylko są te cały czas, że strzelaj do tych. No tak, no strzeliłem, ale to nic nie dało. O, tam widzę tego strażnika. Chyba pierwszy raz spotykamy strażnika świątynnego tutaj. I to na pewno nie będzie miłe spotkanie. Czekajcie, jeszcze tylko strzelę raz. W ogóle jak ja bym coś tam widział. Teraz nawet bez jego nie widzę.
Jest. O, teraz. No właśnie. Widzicie, to nie zawsze działa i tu jest problem. Ale się udało, super, nie musiałem nic na kodach robić. Nawet ja nie pamiętam dokładnie, co tu się na kodach można zrobić. Chyba mogę po prostu przejść tylko przez to. Już myślałem, że się zabagowało. No to ładnie. Kolejny szaman tam będzie prawdopodobnie, bo widziałem już miejsce na ostrze. Życie mamy dużo, powinno spokojnie wystarczyć. Aha, tutaj znowu nasza kochana kolejność, a ja nie pamiętam nigdy tej kolejności. Poczekajcie, spróbujmy. Już pomyśl, chyba tak, ale nie jestem pewny. Tak dawno grałem tutaj w Gothica, że już nic nie pamiętam, to jest straszne. No znowu się tam obróciła z powrotem. Bardzo wyraźnie dzięki te słyszę tych sławkach. Tu jest chyba żółty. Tam był chyba czerwony, żółty, czarny. Czarny, żółty, czerwony. To jest czarny, tak? Chyba. Tak, udało mi się za pierwszym razem. Bardzo ładnie. A, ale udało mi się otworzyć drzwi. I powinien się chyba pojawić ten szaman. O, właśnie, zabij go. Teraz zaraz, tu tutaj się nie pojawia szaman? To byłem pewny, że tu się pojawia szaman, nie? Tu jest nawet ta kapliczka na miecz. Nie wiem, właśnie zgłupiałem, ale dobra. Może jednak to nie tu? No nie zabił ich, no. Jakie chamstwo, no. No nie będę się bił z pełzaczami i ze strażnikiem naraz, bo to jest przerąbana sprawa. Ale nie, no, walnął go co najmniej raz. Noż, cholera jasna, no. No właśnie, zostaw mnie w spokoju, strażniku, ja tutaj tylko pana pełzacza wykończę. Jak się wreszcie da trafić, no. Znaczy, klasycznie tutaj wnętrzności i fragment pancerza. No, wiadomość jakaś. Dobra, czas wykończyć naszego pana strażnika. On coś wtedy na... Gorboba. To może z nim... Może trzeba z nim pogadać. Odejdź stąd! Nie jesteś tu mile widziany! A co, spróbujesz mnie powstrzymać? Tak, powstrzymam cię. Nie przeszkodzisz mistrzowi Kalomowi w przebudzeniu śniącego. Nie próbuj mnie atakować. Arcykapłan przekazał część swojej mocy mistrzowi Kalomowi i nam. Jesteśmy nieśmiertelni. Ja ci pokażę tę waszą nieśmiertelność. Przygotuj się na spotkanie ze Stwórcą. Na spotkanie ze Stwórcą w ogóle. Ale jest nieśmiertelny. Ale bije nieźle. Na niego trzeba jakąś taktykę zrobić. Broń się, weź broń. Kurde, bo przegrasz. No nie, nie umie się bronić. Dobra, tak to nie wyjdzie. Znaczy wyszłoby, ale nie pamiętam już za bardzo tego trybu walki. Zrobimy to trochę po mojemu. O, tak zrobimy. O, spokojnie. Co z ciebie za moc? Moje 500 doświadczenia za takiego lamusa na dwa. Dwa strzały. Nie wiem, czy tam się coś nie zbagowało. Ja będę musiał to później sprawdzić. Ups. Mam nadzieję, że ten jest trochę słabszy. Szybko bezi, broń się. Ja, co? Jaki bajer spalił się. Haha. Ale frajer. Ja się nawet nie uleczyłem. Teraz mogę się w sumie trochę uleczyć, bo też tamten orb powinno pójść z nim gładko, szczególnie, że to jest... Nie, bo na strażników, o ile pamiętam, nie działa ten śmierć żywieńcom właśnie. Działa tylko na tych opiekunów. Aha, nie mamy many. Dobrze, że teraz to zauważyłem, nie?
Dobra. Śmierć żywieńcom. Biegun świątyni. Łup. No, już myślałem, że nie trafił. Oho, tu drugi. O, żeż ty. Dobra, ja się może wycofam. Szybciej, Bezi, biegaj. Goni mnie dalej. No pewnie, że mnie dalej goni. Zobaczymy, czy się spali. Nie wiem, czy się spali, ale na ziemię sieka. Na hita. Albo się spalił, albo poszedł na hita. Raczej się spalił. Ale mi to bardzo pasuje. Miksturka. Many też sobie mogę łyknąć. Co, ja mam dużo tych mikstur. Dobra, tam był chyba jeszcze jeden opiekun. Śmiesznie tu... Czekajcie, to tylko coś sprawdzę. Dobra. Śmiesznie tutaj w ogóle z FPS-ami, bo czasem mam 50, czasem nawet dojdzie do 60, a teraz na przykład mam 20. To chyba zależy po prostu od miejsca. Kolejny opiekun. Tam widzę jakąś skrzynię, tak? Tylko nie spadnij, Bezi, bo ja mam normalnie dar do takich przejść. O, tam jakieś fajne wejście w ogóle swoją drogą było. Pochodnia. O, do siły, strzały, pierścień i uzdrowienie. No, nawet może być setup. Secik całkiem niezły. Co tam jest? Ohoho, super, to ja już wiem, gdzie się zbliżamy, do jakiego miejsca. Musimy jeszcze, wykończymy tego opiekuna tu. O, nawet dwóch. Ten strzał, ten atak wolno leci. Ja na początku zawsze myślę, że nie trafiłem. Aha, i tylko tą broń mają, fakt. O, w ogóle minąłem go. O, zauważył mnie. Co jest, co jest, co jest? Słyszałem odgłos wyciąganej broni. No wiedziałem. Chodź tu, strażniku. Ała, ała. Pokonam cię w walce, zobaczysz. Pokonałem cię. No, nie będziesz już tu mi przeszkadzał. Nie wiem w ogóle, po co podnoszę te ich miecze, ale... I znowu niepotrzebnie zapisuję, bo muszę się wyleczyć. Och, ja to jestem po prostu czasem zdolny. Ten odcinek ma nie będzie za długi, będzie chyba taki klasyczny. Bo dzisiaj mam dość mało czasu, a chciałbym już nagrać od razu dwa odcinki, żeby były na cały tydzień. Dobra. Dokąd prowadzi nas ta droga? Wow! Ja wiem, dokąd nas ta droga prowadzi chyba. I lepiej tędy chyba nie iść. Znaczy, w każdym razie przejdziemy się tam później, bo na razie... Wolałbym się przejść tutaj najpierw. Zobaczyć. Nie podoba mi się trochę to miejsce, więc ponowię save'a. Czyżby to były kolce? Szlak. Jak ja mam niby przez to przejść? Aha, chyba dobra. Chyba już ogarnąłem. Chyba właśnie trzeba przejść tutaj bokiem. Albo i nie. No pewno spróbujemy przejść tędy. Wygląda na drogę całkiem niezłą. Tam co jest w ogóle? Ta świątynia ma tutaj tyle zakamarków, że już naprawdę nie pamiętam po tym, gdzie co było. Ja właśnie świątyni i tych kopalń najbardziej nie lubię. Tak, to jest ta droga. Dobrze wymyśliłem. I to, co jest na środku, to jest nasz aktualny cel. To wam już mogę tak trochę zespoilerować. Chociaż, myślę, że większość z was, którzy mnie oglądają, grała w Gothica. Więc, albo chociaż zna ogólny tam zarys fabuły. O, już od nowa M-ki zapisuję. Moje kochane. Tutaj musimy włączyć most. I chyba bodajże tutaj w tych przejściach.
są takie przełączniki. A na pewno będzie jakiś opiekun. O, myliłem się. Demon jakiś. Aha, nie mogę go trafić tym zaklęciem, tak? O, mniejszy demon. A, słaby jest. Albo jakieś kombo mi weszło. Kurde, weź i... No, nie umie bić, no. Dobra. W sumie nie słabszy od tego strażnika świątynnego chyba, a jest za niego więcej expa. Chociaż on bije mocniej, to jest fakt, bije mocniej. Co oni? Co jest? Co jest? Nie z tej strony? No właśnie. Tyk. Pierwszy przełącznik włączony. Oczywiście się łyknę miksturki. O, coś tu kapsloka włączyłem. Dobra. Mniejsza z tym. Tutaj. No to co? Do kolejnego przejścia. Znaczy takiego... No i nie wiem co to jest. Do kolejnego pomieszczenia, no. Dobra. Muzyka tutaj w tej świątyni jest taka dość mroczna. Czy w sumie chyba o to chodzi, ale... I tak nie lubię za bardzo tym. Bo to jest taki właśnie soundtrack. Taki po prostu, bo jest, no. Dziwne, celowałem tamtego, a trafiłem w tego. Chyba dlatego, żeby był bliżej. Zużyłem, kurde, na nich manę i no. Ale jak widzicie, jest to łatwa rzecz, więc... Dobra. Już drugi. Są trzy albo cztery. Chyba trzy. Hop. Dawno nie chycałem w tej grze. To jest taka fajna rzecz. W sumie mam miksturki na szybkość chyba. Ale mówi się trudno. No i tak się będę musiał potem wrócić, bo... Czekajcie, bo tutaj jest jakaś takie posągi stoją. Czyli od razu robi się niebezpiecznie. A nie, znowu tylko demon. Jaki demon? Nie, też pomniejszy, no. I już. I nawet jeden był. Te posągi tylko robiły takie dziwne przekonanie, że tu jest coś nie tak. To chyba właśnie o to chodziło. I trzeci przełącznik. No. Ten nice kamery tutaj bardzo śmieszny, ale jak widzimy, pojawił się most nad lawą. A, to ten most, tak? A, i dziwnym sposobem nagle z podziemi wyszło takie coś. Jak dałem escape, to się pojawiło znowu tamte miejsce. Dobra. Wiecie co, to tutaj skończy odcinek, bo tak trwa idealnie z 19 minut. Na tym odcinku wejdziemy tam i zobaczymy, co tam jest. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Żegnam was, Mitrandir, Bezi i na razie.